uśmiecha, ale pani wyobrażenie na temat mechanizmów władzy jest strasznie naiwne. Jestem okrutny. A w momencie, gdy zaczynam zbyt mało powściągliwie ogłaszać swoje prawdy innym, ludzie się ode mnie odwracają i efekt jest masochistyczny, zostaje sam. Samodzielne myślenie to jest ćwiczenie, na które nie każdy może i powinien sobie pozwolić. U większości ludzi silniejszy jest instynkt przynależności do grupy niż instynkt wiedzieć. Wiele osób woli się mylić, będąc z innymi, niż mieć rację, będąc samodzielnym. I to jest zrozumiałe, ale samodzielnego myślenia można się nauczyć. Ja za chwilę o tym parę słów. Co tu się dzieje? Proszę Państwa, myślimy zawsze samodzielnie, tylko nie i w nadal ograniczonym zakresie. Zazwyczaj myślenie samodzielne jest po prostu, jest życiowo po prostu nieopłacalne. Nie zachęcam zatem wszystkich, żeby myśleli samodzielnie. Człowiek wiele rzeczy nie jest w stanie osiągnąć samodzielnie. Jeśli chce osiągać złożone cele, musi uczyć się dopasowywać do umiejętność działania drużynowego często kłóci się z samodzielnym myśleniem. Nadmierna skłonność do samodzielności wcale nie musi być trafna, bo można samodzielnie błądzić. Można kompletnie błądzić. Samodzielność nie jest wartością samą w sobie. Samodzielność ma sens tylko wtedy, jeśli prowadzi do prawdy i skutecznego działania. W ekonomii istnieje pojęcie racjonalnej ignorancji, czyli racjonalnej niewiedzy. Ekonomiści mówią, że w wielu sytuacjach nie opłaca się zdobywać wiedzy. Kiedy? Zdaniem ekonomistów zdobywanie wiedzy jest niecelowe. Wtedy, gdy koszty, na przykład nadpłat czasu, zużyty na to, żeby zdobyć daną wiedzę, są większe niż korzyści, jakie uzyskamy z posiadania tej wiedzy. Weźmy prosty przykład. Przyjdą wybory. Każda partia będzie miała jakiś program. Wyobraźmy sobie, że tylko 5 partii uczestniczy i że każda ma program zapisany na 50 stronach. Ja musiałbym przeczytać co najmniej 250 stron, przemyśleć, zastanowić się, któremu z programów można ufać. A można są kompletnie obietnice niż gruszki, niż pietruszki, nierealistyczne. Może tam są formuły sentymentalne. Musiałbym nie tylko przeczytać te 250, przemyśleć, przedyskutować, przeanalizować, sprawdzać i dopiero wtedy wyrobić sobie zdanie. Czy jakiś wyborca tak postępuje? Poza profesjonalistami, którzy zajmują się polityką, niektórymi dziennikarzami, nikt tak nie robi. Bo byłoby to zazwyczaj nieopłacalne. Jak zatem postępuje wyborca przeciętny? Czym się kieruje? Kieruje się ogólnym wrażeniem, jakie dany polityk, czy dana partia, czy hasła wyborcze na nim robią. I często jest to racjonalne, jeśli tylko przestrzeń medialna daje wszystkim siłom równy dostęp, równe szanse komunikowania swoich haseł. Ekonomiści mają problem z tym, że często zanim nie przyswoimy sobie danej wiedzy, nie wiemy, czy ona jest nam potrzebna, korzystna, czy nie. Co to znaczy zatem myśleć samodzielnie? Samodzielnie wybierać źródła informacji, sprawdzać nowe informacje, samodzielnie daną wiedzę interpretować, czyli zastanawiać się, co z niej wynika, wreszcie podejmować decyzje na podstawie wiedzy sprawdzonej i przemyślanej. No ale to, co jest tutaj napisane, brzmi bardzo fajnie. Ale w praktyce, proszę Państwa, ważne informacje są trudno dostępne albo całkiem niedostępne. Na przykład stanowią tajemnicę państwową. Albo są niezrozumiałe. Na przykład wykresy opisują
wyczerpujące pewne procesy przemian finansów publicznych. Ktoś, kto nie jest wykształconym specjalistą, nie jest w stanie ocenić, czy ten wykres jest prawdziwy czy oszukańczy. Wiele osób po prostu nie posiada umiejętności przetwarzania informacji, żeby umieć je ocenić. A często nie mamy możliwości dotarcia do brakujących informacji. Wreszcie niektóre informacje wywołują w naszym człowieku reakcje emocjonalne, które wyłączają zdolność krytycznej analizy ustalenia, czy one są wiarygodne, czy nie. Co zatem w tej sytuacji robić? Po pierwsze, trzeba odróżniać trzy typy informacji. Informacje łatwo sprawdzalne. Gdyby jakiś polityk powiedział, proszę Państwa w telewizji, wprowadziliśmy nowy program uszlachetniania wody w kranie, na razie program eksperymentalny tylko dla warszawiaków przed referendum. Przed referendum w sprawie pani prezydent. I w ramach tego programu woda została, ma wszystkie właściwości smakowe, ma właściwości zdrowotne, ale jednocześnie nadaje się jako zamiennik paliwa w samochodach, które są na ropę. Wystarczy, jak ktoś taką informację uwierzy, to po 24 godzinach będzie wiedział, że ona jest fałszywa, prawda? Mamy rządy Jerzego Buzka. Wielka reforma emerytalna. W telewizji dyskutują fachowcy. Leci reklama za reklamą. Jak przejdziemy na system otwartych funduszy emerytalnych, to będziemy mieli pogodną i dostatnią starość. Te informacje jest trudno sprawdzić. Okazało się, że nawet wybitni ekonomiści nadali, nabierali się na tą propagandę. A taka informacja, jak Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za faszyzację Polski. Samo zdanie brzmi sensownie. Jest prawdziwe albo nie. Ale czy ktoś z Państwa wie, jaka jest procedura sprawdzenia? Jak zweryfikować, czy to zdanie jest prawdziwe? To jest wcale to nie jest proste. Wreszcie są zdania niesprawdzalne, które także istnieją i są wypowiadane. Jeśli powiem, że komuś, że po śmierci pójdzie do czyśćca na co najmniej 1600 lat, to znaczy, że ja tak prześwietliłem duszę tej osoby dokładnie? Czy można sprawdzić? Czy ktokolwiek na tej planecie ma jakiś instrument sprawdzenia, że to jest trafne? Nie ma, nie ma, prawda? Ma Pani rację. Nie mamy żadnych możliwości. Ale wielu z nas, słuchając przekazu medialnego, w ogóle nie bierze pod uwagę, że te trzy typy informacji są często jedne obok drugich przedstawione i w głowie mamy potem groch z kapustą. Dlaczego tak łatwo jest nami manipulować? Nauka ustaliła, że mózg człowieka działa w ramach tak zwanego systemu skąpca poznawczego. To znaczy, gdy tylko możemy staramy się myśleć automatycznie w sposób uproszczony, rezygnować z osobnej, szczegółowej analizy informacji. Nasze mózgi tak się ewolucyjnie ukształtowały, żeby oszczędzać zasoby na sytuacje krytyczne. Jeśli sytuacja nie jest krytyczna, staramy się iść na skróty. Dlatego, proszę Państwa, samodzielne myślenie jest kłopotliwe i większość ludzi w życiu o większościach spraw myśli automatycznie, spontanicznie. Bo myślenie automatyczne jest niskowysiłkowe, a myślenie świadome wymaga napięcia i koncentracji uwagi i pożera dużo energii. Wreszcie, jak już mówiłem, samodzielne myślenie, co na głos, jest ryzykowne dla naszych relacji społecznych. I jaki z tego wniosek, proszę Państwa? Po pierwsze, nierealistyczne jest oczekiwać, że my ludzie jesteśmy w stanie myśleć samodzielnie poza kontekstem społecznym. Że błędem jest zakładać, że samodzielne myślenie jest wartością samą w sobie. Samodzielne myślenie nie gwarantuje dotarcia do prawdy, bo jeśli na początku tego myślenia przyjmiemy fałszywe założenie, to dojdzie samodzielnie, dojdziemy do fałszu. Wreszcie
Panie, że większość społeczeństwa, jak się weźmie w garść, to zacznie samodzielnie myśleć na co dzień. Nie jest możliwe, żeby wszyscy stali się profesjonalistami w przetwarzaniu informacji. Ktoś, kto jest profesjonalistą od projektowania sieci wodociągowych, to jest specjalistą od projektowania sieci wodociągowych. Jak jest specjalistą od wykrywania śladów przestępstwa na miejscu zbrodni, to jest specjalistą od tego. Jak ktoś jest specjalistą od łapania szpiegów obcych państw, to się na tym zna. Być specjalistą, analitykiem od przetwarzania informacji, to jest inna umiejętność. Wyśmienity chirurg czy pisarz może być skrajnie naiwny, gdy przyjdzie o politykę, bo nie umie przetwarzać informacji związanych z władzą. A zatem nie utopijne jest założenie, że większość obywateli będzie myślała samodzielnie. Jakie z tego lekarstwo? Ono będzie za chwilę. Ale na razie mały poradnik samodzielnego myślenia w tych działeczkach życia społecznego, w tych sprawach, w których nasz głos jest ważny. Gdy przychodzi do wyborów, gdy przychodzi do współdecydowania o losie swojego kraju, to warto kierować się małym poradnikiem SM. Po pierwsze, zawsze spytać się, kto podsunął daną informację. Skąd ona pochodzi? Po drugie, uruchomić takiego obserwatora własnego umysłu i spytać się, zaraz, jaką reakcję ta informacja wywołała w mojej głowie? Czy to jest emocja dla mnie korzystna, czy korzysta dla kogoś innego? Po trzecie, jeśli sytuacja nie wymaga natychmiastowego działania, to nie jest sytuacja na drodze, sytuacja, w której może nas na ulicy napaść. Bo siedzimy bezpiecznie przed telewizorem. Wyłączajmy emocje, gdy oglądamy programy informacyjne, polityczne, wiadomości, dzienniki itd. Im chodzi o to, żebyśmy reagowali emocjonalnie. Bo mają to zaplanowane. A my mamy wtedy właśnie patrzeć. Luzik, ja nie muszę zaraz po programie stawiać połowę mojego majątku na ruletkę polityczną. Oceniamy prawdopodobieństwo, czy informacja jest prawdziwa, czy nie. Szukamy innych źródeł informacji. Dzisiaj, gdy jest internet, znalezienie alternatywnych źródeł informacji jest łatwe, względnie łatwe. Można konsultować się z fachowcami z danej dziedziny wiedzy. Staramy się uniknąć pułapki, która każdego z nas w życiu nieraz sprowadziła na manowce. Nasz umysł są tak skonstruowane, że gdy mamy subiektywne poczucie, że coś jest prawdziwe, że coś jest szczere, to myślimy, że to oddaje rzeczywistość. My nie mamy kontaktu, proszę Państwa, z obiektywną rzeczywistością. Mamy kontakt tylko z naszym subiektywnym odbiorem tej rzeczywistości. Pan Marek, człowiek prawie zawsze elegancko ubrany. Czy to znaczy, że on ma elegancką duszę? Nie wyklucza. Ale jego strój nie gwarantuje tego, że jego dusza jest tak schludna, jak jego wygląd. Proszę Państwa, zatem co możemy realistycznie, czego możemy realistycznie oczekiwać? Nie możemy oczekiwać, że wszyscy obywatele będą samodzielnie myśleli o polityce. Nie możemy oczekiwać, że wszyscy będziemy potrafili unikać pójścia na lep mediów, bo pewne techniki manipulacji działają uniwersalnie. Nawet ktoś wyszkolony w rozpoznawaniu technik manipulacji nie jest przed nimi zabezpieczony. Dlaczego? Bo one działają na poziomie podświadomym. Na socjologii często ze studentami mamy taki przedmiot, jak psychologia społeczna, i robimy taki jakby eksperyment. Najpierw opowiadamy im o rozmaitych technikach manipulacji. Potem oni myślą, że są bardzo mądrzy i są odporni na te techniki. I prosimy jedną grupę studentów, żeby zrobiła proste eksperymenty. I potem analizując te eksperymenty, pokazujemy, jak łatwo się dają manipulować. Bo po prostu nasze umysły tak działają. A
władcy w demokratycznym państwie oczekiwać, że istnieją pewne grupy ludzi, pewne profesje, pewne instytucje, w których są osoby wyszkolone do samodzielnego myślenia. Od dziennikarzy mamy prawo oczekiwać profesjonalnego przetwarzania informacji. Gdy się zwykły obywatel myli, to pół biedy. Gdy myli się dziennikarz, to zanim się mogą mylić miliony ludzi, on ma obowiązek być profesjonalistą w przetwarzaniu informacji. Po to opłacamy wysoko funkcjonariuszy tajnych służb, żeby potrafili docierać do ukrytych informacji ważnych dla bezpieczeństwa państwa i odróżniać manipulacje i dezinformacje od prawa. Po to funkcjonują rozmaite organizacje eksperckie, think tanki, trzeci sektor, żeby tam byli ludzie potrafiący nie być uwiedzonymi przez media. W tym celu podatnicy finansują wyższe uczelnie. Większość wyższych uczelni w dzisiejszym świecie, dotyczy to wszystkich krajów, to jest produkcja osób nieco bardziej wykształconych od przeciętnej. Natomiast te najlepsze wyższe uczelnie mają obowiązek szkolić osoby zdolne do samodzielnego myślenia. Wreszcie mamy prawo oczekiwać, że sędziowie nie będą posługiwali się stereotypami, gdy orzekają, tylko zechcą samodzielnie przeanalizować każdy przypadek. Przyjrzyjcie się tym dwóm zdjęciom. Gdy spotkamy miło uśmiechniętą dziewczynkę z warkoczykami i młodego mężczyznę w zabrudzonej koszuli, to prawdopodobnie nasz instynktowny odruch będzie taki. Dziewczynka potrzebuje pomocy, a mężczyzna jest niebezpieczny. Ale jeśli zastanowimy się, czy wiemy już wszystko, żeby ocenić tę sytuację, to może zrozumiemy, że może być tak, że dziewczynka ma za plecami siekierę, a ten mężczyzna ma trochę dziwną sylwetkę, bo jest nieśmiały i nie wie się, czy te kwiaty wręczyć dzisiaj, czy się wycofać. Podsumujmy moją dzisiejszą opowieść. Dla jednostki samodzielne myślenie tylko niekiedy jest korzystne. Jednak dla kraju opłacalne jest prawie zawsze. Jeśli kraj nie ma instytucji potrafiącej samodzielnie myśleć, to przegra. Zatem mamy zadanie. Jak z jednostek, które nie muszą być bardzo dzielne, budować dzielny kraj? Powiedziałem już, że rynkowe media starają się podążać za nastrojami, ale to każdy z nas, rozmawiając z innymi, wpisując teksty na forach internetowych, na Facebooku, współtworzy nastroje. To mogą być nastroje naiwności lub nastroje ku prawdzie. Straszny dla Polaków dzień. Otrzymaliśmy cios w plecy wtedy, gdy polska armia dzielnie radziła sobie z hitlerowskim najeźdźcem. Polski Żyd ze Lwowa, który bardziej jest kojarzony jako autor piosenek kabaretowych, napisał wiersz pod tytułem 17 września. Chciałbym, żebyśmy rozważyli cztery linii tego wiersza. Bóg nie taki bezbronny, wróg nie taki zbrojny. Historia nie skończyła się na nas. Front wojny nie biegnie atramentem na mapach z papieru. Każda klęska jest tylko klęską charakteru. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
życie wprowadzać. Po pierwsze, pewno zdajemy sobie wszyscy sprawę, że osoby, które czują się w patriocie, funkcjonują w otoczeniu, które wobec patriotyzmu jest często niechętne albo nawet wrogie. W otoczeniu kosmopolitycznym, w otoczeniu kultury konsumpcyjnej. I dlatego to pytanie, co to znaczy być sprytnym patriotą, albo może jeszcze lepiej profesjonalnym patriotą, odpowiadam tak. Wyobraźcie sobie, że jesteście misjonarzem, który wyruszył na daleki ląd do plemion, którzy nigdy nie słyszeli o chrześcijaństwie, żeby nieść im dobrą nowinę. Że jak tylko spotkacie gości z tamtych plemion, to od razu zaczniecie im przekazywać dobrą nowinę. Mówić, a jest taka opowieść o Jezusie Chrystusie, tak, od tego zaczniecie? Nie. A od czego zaczniecie? Od poznania języka i obyczajów tych ludzi. Jak nauczycie się ich języka, komunikowania z nimi, jak poznacie ich styl życia, jak zostaniecie przez nich częściowo zaakceptowani, to wtedy zaczniecie przemieniać ich sposób myślenia. A gdy widzę wiele środowisk związanych z Radiem Maryja, z wpływami Gazety Polskiej, z Prawem i Sprawiedliwością, to zachowują się jak misjonarze, którzy natychmiast po wylądowaniu na obcym lądzie zaczynają mówić swoje prawdy. Nie mają, mają minimalne zdolności słuchania, nie chcą poznać, jak myślą ci inni. To, że ktoś jest Polakiem i mieszka obok nas na tej samej klatce w bloku, nie znaczy, że on myśli tym samym sposobem, co my. Że jego język, sposób, w jaki on postrzega i koduje świat, jest taki sam. Najpierw trzeba posłuchać, żeby uzyskać skłonność tego drugiego do słuchania nas. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że słuchanie umiejętne, tak zwane, jak tu mówią fachowcy, aktywne słuchanie, może być ważnym sposobem społecznego działania. Bo jak funkcjonuje normalny człowiek? Kiedy słuchamy z uwagą, skupieniem, okazujemy mu w ten sposób szacunek. Gdy my komuś okażemy szacunek, nawet chociażby mówię jakieś bzdury, coś, co nam się wydaje absurdalne, skandaliczne, to normalny, przeciętny człowiek, który nie jest psycholem, wariatem, a większość z nas chyba nie jest nimi, czuje odruch od wdzięczenia się szacunkiem. I wtedy możemy swoją pracę misyjną prowadzić, bo ten ktoś będzie nas słuchał. W zamian za to, że spokojnie, cierpliwie posłuchaliśmy go i powiemy tak. W tym, co mówisz, jest sporo racji. Ale mam takie dwa punkty, które chciałbym z tobą przegadać, bo ja na to patrzę inaczej. Ale nie, machamy naszym dziennikiem czy Gazetą Polską i mówimy, zobacz tu, tu. I pokazujemy, co tam jest napisane i każemy, żeby natychmiast zaakceptował naszą interpretację. Jeszcze jedno może pytanie. Pan profesor użył sformułowania pana temu archipelagi polskości, czyli grupy społeczne na różnym poziomie zajmujące się ważnymi dla Polski tematami, myślącymi o Polsce niepodległej, wolnej itd. itd. I będąc na wykładzie w Berlinie, pan rozmawialiśmy ten temat właśnie, że archipelagi polskości powinny działać w takim celu, aby łączyć się w większe kontynenty i wspólnie realizować pewne założenia i cele. Jak pan z perspektywy 2 lat, panie profesorze, ocenia rozwój tych archipelagów polskości i czy przyszłość jest pozytywnie, można o tej przyszłości myśleć? W sumie tak, w sumie pozytywnie. I dowodem pozytywnego wpływu jest chociażby wzrost notowań największej partii opozycyjnej. Ja sądzę, że ten wzrost notowań największej partii opozycyjnej nie byłby możliwy, gdyby nie funkcjonowanie dziesiątków, setek, a może i tysięcy niezależnych portali, grup rekonstrukcyjnych, klubów dyskusyjnych, wydawnictw, stowarzyszeń, które tworzą alternatywny drugi obieg informacji i
uczą ludzi chronienia się przed manipulacjami medialnymi. I wysyp rozmaitych wydawnictw i nowych form myślenia cały czas trwa. Natomiast nie została przełamana bariera deficytu umiejętności przywódczych. Założyć klub Gazety Polskiej to nie jest byle co, bo to wymaga pewnych umiejętności, w tym umiejętności zjednywania ludzi. Ale konsolidować na większej skali rozmaite wydawnictwa, to wymaga umiejętności trochę o wyższym poziomie zręczności, deficyt osób, które z jednej strony potrafią być przywódcami, a z drugiej strony nie skłócają, nie zarażają środowiska, mają umiejętność ich spinania, ten deficyt ciągle nie jest przezwyciężony. Mam wrażenie, że proces konsolidacji narodu polskości, czyli łączenia się licznych wysepek w szerszy organizm, chociaż następuje, pewnym przejawem tego jest powstanie przed Telewizji Republika, czy organizowanie się mediów wokół Radia Wnet. Są jeszcze inne przejawy. To jest to proces zbyt wolny, jak na potrzeby naszego kraju. Może pytanie z sali? Ktoś chciał zadać pytanie? Ja bym powiedział, że sadomaso, czyli SM, jest jednak tylko sadomaso. Ponieważ jest pewne niebezpieczeństwo. Polacy mają ten charakter w sobie, że chcą być samodzielni we wszystkim, co robią. A samodzielni w tym konkretnym wypadku, to znaczy samotni. Uważam, że jeżeli człowiek łączy się z drugim człowiekiem, to może to jego wartość, jego myśl o sobie samym daje, jest czymś więcej, jest jak tylko pojedyncza jednostka. I dlatego jestem tego zdania, że im więcej nas do piczenia chleba, tym ten chleb będzie smaczniejszy. Dziękuję. Ale jest takie brutalne powiedzenie, ja się z panem jakby w zasadzie zgadzam, ale muszę powiedzieć ale. Jest takie brutalne powiedzenie Napoleona, że armia lwów dowodzona przez barana jest o wiele mniej niebezpieczna niż armia baranów dowodzona przez lwa. To ono jest brutalne, bo oczywiście często w życiu nie jesteśmy baranami, ale to jest ta sytuacja, proszę państwa, w której ktoś może być wybitnym pisarzem, fizykiem, lekarzem, ale gdy idzie o politykę, to jest baranem. Dlaczego? Nie dlatego, że on ma defekt mózgu, tylko że jego umysł jest wyszkolony w przetwarzaniu informacji z jego dziedziny. To, że odnosi sukces jako chirurg, jako poeta. Mówię poeta, bo pamiętam, jak śmieszne mi się wydawało, gdy nasi nobliści, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, poparli kandydaturę Andrzeja Olechowskiego w wyborach prezydenckich roku 2000. Dla mnie to była żenada wynikająca z niewiedzy, z nieumiejętności interpretowania polityki. I teraz problem polega na tym, że jeśli nie będziemy potrafili tworzyć z ludzi takich, jacy są, z większych całości, działających zespołowo, to będziemy ogrywani. Więc bardzo trafne jest to, co pan powiedział, że samodzielność często prowadzi do samotności. Nawet jeśli ktoś jest wybitny, ale w swojej wybitności jest samotny, to mogą być minimalne korzyści społeczne. A ktoś przeciętny, kto rozumie, że warto jest być wioślarzem w łodzi dowodzonej przez kogoś mądrego, może przyczynić bardzo wiele dobra. Pan profesor przed chwilą powiedział o sondażach, które rosną i dla partii, największej partii opozycyjnej. I jednocześnie na scenie politycznej w Polsce można zauważyć pewien scenariusz, który można było zauważyć w przeszłości już, czyli polityk ważny wychodzi z partii
rządzącej, ważnej partii, przegrywa wybory o przewództwo w partii. Tym politykiem był Donald Tusk. Parę lat temu zbiera się trzech tenorów i organizują partię i wygrywają wybory. Teraz sytuacja jest podobna. Nie wiem, czy pan profesor się z tym zgodzi. I prosiłbym o ocenę tego. Też jest polityk, który jest lansowany w mediach, przegrywa wybory na przewodniczącego partii, wychodzi z partii, wokół niego pokazuje się dwóch również mniejszych tenorków i próbują jak gdyby pewną inicjatywę. Czy to jest coś powtórka z przeszłości i czy scenariusz, który do tego to są podobni ludzie, którzy to robią? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo Gromosław Czempiński, oficer wywiadu Służby Bezpieczeństwa w czasach PRL-u, potem szef Urzędu Ochrony Państwa już w Wolnej Polsce w III RP, kilka lat temu twierdził, że odegrał istotną rolę w tworzeniu Platformy Obywatelskiej. Gdy grupa osób zaprzyjaźnionych z Donaldem Tuskiem wychodziła z Unii Wolności, to Romosław Czempiński mówił, przedyskutowaliśmy sytuację, uznaliśmy, że formuła Unii Wolności się wyczerpała, potrzebna jest coś nowego. Być może on się tylko chwalił. Ja w tej książce, którą państwu przywiozłem, tę książkę, która ma dzisiaj premierę przed główną premierą w Warszawie. Premiera tej książki będzie dopiero w czwartek 19. Jak ktoś z państwa będzie w czwartek 19 w Empiku na Marszałkowskiej, będzie premiera tej książki. W tej książce analizuję tę sytuację. Rozważam, czy generał Czempiński się tylko chwali tym, że współzakładał Platformę, blefuje.